Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Adrian, to jest odcinek trzeci z serii jak to się leża się nazywa? No, 10 czy tam 25 hektarów szczęścia, właśnie to drugie. Cały czas jak zaczynam się nagrywać po jakimś długim czasie takie serie, to później mi się zapominałem nazwy, więc dzisiaj bronowanko będzie, bo w poprzednim odcinku sobie orkę robiliśmy, a teraz do bron trójeczek sobie zaprzężyłem sobie Władka, żeby troszeczkę też go dotrzeć. Czekajcie, mam wyłączone dźwięki, może sobie jednak je włączymy. Minimapa nie będzie nam potrzebna. Dobra. Tak, o, wystarczy. Nie wiem, czy nie będzie za głośno, wezmę może na 10. Te dźwięki ustawię sobie na 10. Ze spokojem zrobimy sobie dwa pola, najwyżej jedno tutaj mniejsze od razu za chatą, bo nie będzie sensu robienia większości ani tam jednego, żeby ten odcinek też nie był jakiś krótki, bo skończyły się wakacje, no niestety, no coś się zaczyna, coś się kończy, nie? No i jak się skończyły wakacje, to znowu trzeba wrócić do szkoły. Tym bardziej, że ja teraz zaczynam nową szkołę, technikum, tam jak kogoś by interesowało, to trzeba się jednak trochę przyłożyć, tak? Tym bardziej, no pierwsze dwa tygodnie teoretycznie nie mają być jakoś super, super wymagające, ale po pierwsze ogarnąć wszystkie książki i w ogóle zaklimatyzować się, o, tak lepiej to brzmi, a później to już niestety już nauka będzie, tak? To jednak trochę więcej wymagania, te sprawdziany i w ogóle i to wszystko później będzie, to trzeba będzie się uczyć i nie będzie jeszcze tak dużo czasu na nagrywanie. Dlatego jeszcze korzystając z wakacji nagrywam chyba z dwa odcinki, nagram z niedziela 2 września, to postaram się nagrać na ten tydzień, na pierwszy tydzień roku szkolnego, żeby ten kanał nie umarł, a teraz chcę go prowadzić, już tak się rozwijać porządnie. Więc tylko nie wiem, kiedy jakieś odcinki wrzucać, czy wrzucać co 3 dni odcinek, tylko nie wiem kiedy, czy poniedziałek od razu, poniedziałek, jak to zrobić w ogóle, nie mam zielonego pojęcia, jak to dobrze zrobić teraz. Wtorek, środa, czwartek, piątek, i w piątek by był odcinek, chociaż nie wiem, poniedziałek to jest tak, poniedziałek odcinek by był, na przykład wtorek, środa, czwartek, przerwa 3 dni. I później na przykład w piątek odcinek, a najwyżej w środę coś by się donagrywało, o. Dobra, już wiem. Poniedziałek i piątki będą pojawiały się normalnie odcinki z tej serii, a w środę będą się pojawiały odcinki z prezentacji modyfikacji, tak jak tam. Bo ta prezentacja modyfikacji nie potrzeba aż tak dużo czasu. To jest tylko chwila, żeby zaprezentować modyfikację. Tak na przykład jak robiłem z tym Zetorem Patryka oraz Zetorem tym od Katwana, to one nie potrzebowały aż tak dużo czasu, żeby nagrywać, a właśnie ten odcinek jednak z tej serii potrzebują troszeczkę czasu, żeby poświęcić, więc coś takiego zrobimy, a najwyżej w soboty i w niedzielę będą jakieś bonusy typu nie wiem co zrobić, jakiś stream w sobotę, o, na przykład, to jest przykładowo w sobotę streama, w niedzielę znowu przerwa, bo w niedzielę będą się pojawiały jakieś bonusy, w sensie modpaki, czy tam mapy wydawane, czy jakieś mody. Bo mam jeden pomysł, bo ponieważ zbliżamy się do 5500 subskrypcji, to chciałbym dla was zrobić i wydać modpak maszyn John Deere. Taki, no taki jakby po prostu taki, no. No za te 5500 subskrypcji taki modpaczek by dla was wpadł z maszynami tylko firmy John Deere, więc to by byłoby nawet spoko chyba. Mi się tak wydaje, że coś innego to zawsze ludzi by trochę przybyło. Tym bardziej nowych widzów, nowych subskrybentów. A na 6000 subskrypcji to już będzie mapa moja, nowożytna wieś, tą co widzieliście, i moja i Mateusza. To tą mapę już widzieliście na live'ach i prezentacje już oglądaliście, więc tą mapę już znacie. Więc tak jak mówiłem, na 5500 subskrypcji modpack maszyn John Deere, a na 6000 subskrypcji mapa.
bo mam jeszcze jeden projekt. Myślę, wydaje, kojarzycie może mapę średnia wieś V8 od Herosa? Od razu na wstępie mówię. Co by nie było, ja z autorem mam kontakt, może nie jesteśmy jakimiś super kolegami. Każdy ma swoje za uszami, jeśli tak można to powiedzieć. Ale tak zaproponowałem, autor się zgodził. Bo mam taką propozycję co do Michała, jeśli mogę się zwracać po imieniu, Heros, Michał, co tam obojętnie. Propozycję napisałem, czy nie chciałby robić kolejnych edycji z średniej wsi V8. No nie ma czasu, no dobra. No to tak zaproponowałem, bo mi się tak trochę nudziło w niedzielę i no się dzisiaj i tak sobie pomyślałem, czy nie zrobić, czy nie po... Znaczy się nie... Czy po prostu nie dopomógł z jakiemuś youtuberowi. No i wpadło na Herosa, no bo tak, nie wiem, tak jakoś narzucił mi się na Messengerze, nie? No i tak sobie napisałem, wszystko ok. I tak, na samym wstępie zrobiłbym średnią wieś V10, to znaczy edycję, kolejną odsłonę tej mapy. No i teraz pytanie do was, co byście tam dodali? Bo ja bym dodał na pewno drugą gospodarkę ze świniami. Dodałbym nowy sklep. Znaczy nie nowy sklep, tylko tak odświeżyć. Odświeżyć tam, dodać jakiś tam kostkę czy coś. Odświeżyć tą mapę, żeby jakoś lepiej to wyglądało. No i przydałaby się... Co by się tam jeszcze przydało? Bo co do pól, to wszystko jest w porządku. Ewentualnie nie wiem, co tam by się jeszcze przydało. Możecie tam... Oczywiście to jest wszystko dla was i ta mapa będzie wydana tam u Herosa, a Heros tam zadecyduje. Ja tam się nie wtrącam. Ewentualnie, jeśli by się wszystko udawało, to jeszcze by było z korzyścią dla mnie, więc dobra. Jeśli oczywiście nie byłoby syfu z mapą, bo jeśli będzie syf i to się nie uda, no to po prostu kiepsko będzie i nie będzie korzyści dla mnie. No będzie tylko korzyść dla niego, no ale no co zrobię. Takie są warunki. Bo był brak... Dobra, nieważne. Nieważne, nie chcę wam za dużo mówić, bo później dzieją się takie różne kontrowersje. Żeby nie było, my nie jesteśmy jakimiś super kolegami. Mamy po prostu kontakt. To znaczy, ja tam czasem napiszę i tak to właśnie jest. Więc nie rozpowiadajcie nigdzie, że po prostu mam jakąś współpracę. Bo na razie to jest temat rzeka. Tak mogę wam powiedzieć. A co do... na przykład, nie wiem. Bo tak myślałem nad jakimiś modyfikacjami. No i tak sobie pomyślałem, żeby nie robić pojedynczych modyfikacji, prezentacji. Tam, co tam wyszło, to zaprezentuję. I po prostu nie wiem, czy to robić z głosem, czy po prostu tak, jak jest audio od gry. Te dźwięki gry i tam wszystko, jak zapalanie, czy takie tam, tak, co robiłem z Zetorem Patryka i z Zetorem Katfana. To coś takiego chciałbym zrobić, ale nie wiem, czy to z głosem robić, czy po prostu z samą grą. W sensie z samym audio gry. Nie wiem, jak to teraz zrobić. Więc to też jest kolejna sugestia dla was, żebyście mi dopomogli. I wracając może... Dziękuję za 5300 subskrypcji kanału. Serdeczne Bóg zapłać za każdego suba. No i po prostu dalej się rozwijamy. Tak można powiedzieć. No w te wakacje dużo subskrypcji nie przybyło, bo dopiero zacząłem znowu reaktywować kanał od sierpnia. To tam wbiło, to trochę wbiło. Może około 500 subskrypcji wbiliśmy przez niecały miesiąc, bo ogólnie no była przerwa długa i właśnie ta przerwa no najgorszej wyszła jak mogło. Bo ten kanał praktycznie prawie upadł, ale jednak teraz już znowu wracamy na dobre tory. Znowu jesteśmy na fali, jeśli tak mogę to powiedzieć, za to serdecznie, bo bez was by się to nie udało. Dobra, moim zdaniem pomalutku będziemy się zawijać stąd, bo skończyliśmy tutaj pracę naszym Władimircem. A brony, super modyfikacje. Właśnie, jeszcze będzie modpack z tej tutaj serii. Tylko nie wiem, na ile subskrypcji go wydać, czy w ogóle go wydać, nie wiem. Na ile subskrypcji byście go chcieli, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, bo jak na 5000 tam jest ten modpack. Dobra, nie. Przesuńmy modpack firmy John Deere na 6600 subskrypcji. A modpack z tej serii będzie po prostu na 5500 subskrypcji. Bo myślę, że to jest bardzo realnie.
Więc na 5500 subskrypcji będzie modpack z tej serii, a na 6500 będzie modpack firmy John Deere. Więc tak myślę, że możemy się umówić. To wszystkie modyfikacje pokazałem w pierwszym odcinku, więc wszystko macie zaprezentowane, a ja jeszcze osobno, jak już będzie modpack wydawany, zrobię prezentację tego modpacku. Tak mi możemy się chyba umówić, będzie to jak najbardziej słuszne. Dobra, odczepmy sobie to może tutaj. Dobra, moi drodzy, ja się będę z wami żegnał. W następnym odcinku nie wiem, co będziemy robić. Prawdopodobnie, no coś będziemy na pewno robić. Więc dziękuję za oglądanie. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, cześć.